reprezentuje tą ziemię. Może jak chcemy w przyszłości wybierać prezesów, no bo, prezydentów, bo nie tylko musimy kontestować, ale mniej więcej wyrazić zdanie, co, jak to powinno wyglądać w przyszłości. To po kolei w temacie. Tak, dobrze, no. Więc, ale można się w tym od razu tak, odnieść. Tak. I proszę bardzo, oddaję głos. Dziękuję. Witam Państwa, mówi Beata Andrejas z Wrocławia. Ja przyjechałam do Trzebnicy, bardzo blisko, pół godzinki jazdy. Znacie mnie Państwo być może z YouTube, z moich nagrań na kanale Beata Andrejas lub Królewska TV. Cieszę się, że patronka czuwa nad nami. Tak. Święta Jadwiga. Tutaj jest jej piękna bazylika i widzieliśmy. Zrobię z tego następny film. Widzieliśmy jej grobowiec. Chcę się odnieść do wyborów urnowych. Brawo. 10 maja 2015 roku. Uważam, że te wybory w ogóle nie powinny się odbyć, dlatego że 16 listopada 2014 roku były wybory samorządowe, po których Państwowa Komisja Wyborcza podała się całkowicie do dymisji, a nie zawiesiła na swojej stronie internetowej PKW wyników oficjalnych tych wyborów. Co prawda mamy do czynienia z jakimiś wynikami, które zostały podane, ale sam fakt wyłączenia się sędziów, zawodowych sędziów, 9 ze składu Państwowej Komisji Wyborczej, o czym świadczy. Nie wiadomo za co, ci sędziowie dostali 600 tysięcy około złotych nagrody od Bolesława Komorowskiego zamiast sprawy karne dotyczące odpowiedzialności, ich przecież konstytucyjnej odpowiedzialności za przeprowadzenie wyborów. I dlatego także 10 maja 2015 roku te wybory, chociażby Państwowa Komisja Wyborcza jest już w nowym powołanym składzie, jak z kapelusza, Bronisław Komorowski wyciągnął nowy skład. Przypomnę, 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 3 sędziów Sądu Najwyższego i 3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. I ci sędziowie, moim zdaniem, także powinni się podać do dymisji lub wyłączyć w inny sposób. W ogóle powinni się zawiesić i zamiast Państwowej Komisji Wyborczej w składzie tych 9 sędziów, uważam, że lepiej byłoby, zmieścimy się w tym budżecie około 200 tysięcy miesięcznie, powołać Radę Prezydencką, która wybierze kandydata na prezydenta, którego Polacy mogliby zaakceptować. Ponieważ wybór między dżumą i cholerą, lub jak to marszałek Leszczyński mawia, między Alzheimerem i Parkinsonem, nie jest dla Polaków żadnym wyborem. Pamiętamy, że od 18 kwietnia 2015 roku, od jednomyślnej uchwały Sejmu Walnego w Kętach, Bronisław Komorowski jest infamisem, a więc w ogóle nie powinien startować do żadnych wyborów. Jest mu odebrane prawo bierne i prawo czynne.